Szanowni Państwo, witam serdecznie Państwa na dzisiejszym briefingu, który poświęcony jest omówieniu wyników czynności kontrolnych przeprowadzonych w Krajowym Instytucie Mediów w ramach kontroli funkcjonowania wybranych jednostek sektora finansów publicznych wykonujących zadania analityczne, doradcze, eksperckie i badawcze. Witam serdecznie Pana Filipa Byczkowskiego, wicedyrektora Departamentu Strategii Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Witam Panią Janinę Bielak, doradcę ekonomicznego z Departamentu Strategii Najwyższej Izby Kontroli. Witam Państwa serdecznie. Witam pana Michała Hackiewicza, głównego specjalisty kontroli państwowej, także z Departamentu Strategii Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry. Szanowni Państwo, tradycyjnie kwestie pytań zostawimy na sam koniec. Również będzie można dokonać nagrań indywidualnych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji po briefingu. A teraz poproszę o zabranie głosu pana dyrektora. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Witam Państwa bardzo serdecznie w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, która poświęcona była funkcjonowaniu wybranych jednostek sektora finansów publicznych, pełniących funkcje, wykonujących zadania analityczne, doradcze, eksperckie i badawcze. Była to kontrola doraźna, podjęta z własnej inicjatywy Izby w wyniku analizy ryzyk dotyczących poszczególnych aspektów działania państwa w powyższym zakresie. Jedną z kontrolowanych jednostek w ramach tejże kontroli był Krajowy Instytut Mediów. Został on utworzony w dniu 4 grudnia 2020 roku przez szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako tzw. instytucja gospodarki budżetowej. Czynności kontrolne, które dotyczyły tej jednostki, objęły okres od dnia utworzenia do dnia 30 czerwca 2022 roku. Organem sprawującym nadzór nad powyższą jednostką tak w okresie badanym przez Izbę, w całym okresie objętym kontrolą, jak i obecnie jest przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szanowni Państwo, kontrola skupiła się na czterech zasadniczych, kluczowych aspektach działalności tej jednostki. Utworzeniu i organizacji Krajowego Instytutu Mediów, planowaniu działalności Instytutu, gospodarce majątkowej i finansowej jednostki. Wzięliśmy pod uwagę w tym zakresie także przychody i koszty funkcjonowania tej jednostki, jak również skupiliśmy się na wykonywaniu zadań, źródłach finansowania tych zadań, a także efektach ich realizacji. Zanim przejdziemy do oceny ogólnej, pozwólcie Państwo na zwrócenie jeszcze jednej uwagi w kontekście zakresu przedmiotowego kontroli. Ocena kontrolowanej działalności, którą Państwu przedstawimy, nie dotyka samej kwestii zasadności i celowości utworzenia KIM. Pozostaje to w gestii szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako odrębnego organu konstytucyjnego, a zatem nie oceniamy samej merytorycznej trafności takiego sposobu przyjęcia organizacji wykonywania zadań leżących po stronie tego organu konstytucyjnego. Szanowni Państwo, przechodząc do oceny ogólnej. Najwyższa Izba Kontroli w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych negatywnie oceniła działalność Krajowego Instytutu Mediów we wszystkich zbadanych obszarach. Nieczęsto zdarza się, że Najwyższa Izba Kontroli w wyniku podjętych działań dokonuje jednoznacznie negatywnej oceny działalności danej jednostki publicznej we wszystkich zbadanych obszarach. Ustalenia faktyczne, wielość nieprawidłowości, skala finansowa ustaleń dokonanych przez kontrolerów przesądziła o jednoznacznych, pełnych, umotywowanych podstawach do takiej jednoznacznie negatywnej oceny kontrolowanej działalności. Szanowni Państwo, w trakcie dzisiejszego spotkania przedstawimy Państwu wspólnie najważniejsze ustalenia, nieprawidłowości, konsekwencje, a także działania Izby, które w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych podjęliśmy. Zachęcamy także serdecznie do zapoznania się z całością dokumentu wystąpienia pokontrolnego, który będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. Bardzo proszę Państwa o przedstawienie poszczególnych aspektów dotyczących badanej działalności, poczynając od kwestii organizacyjno-administracyjnych, polityki kadrowej oraz zawierania umów cywilnoprawnych. W Krajowym Instytucie Mediów, pomimo upływu blisko półtora roku od powołania do zakończenia czynności kontrolnych, nie została określona docelowa struktura administracyjna, mimo iż w 2021 roku na początku funkcjonowania Instytutu został nadany regulamin organizacyjny, o tyle już w lipcu 2021 roku został on zmieniony, a w 2022 roku kontroli został przedłożony jeszcze inny regulamin organizacyjny. Żaden z tych późniejszych regulaminów nie został w sposób formalnie przyjęty, na przykład zarządzeniem dyrektora Krajowego Instytutu Mediów. Między innymi z tych względów Krajowy Instytut Mediów nie posiadał planu zatrudnienia, w którym określono by zasobochłonność poszczególnych zadań czy optymalną wielkość zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Kwestie kadrowe
komplikował dodatkowo fakt, że w KIM nie opracowano żadnych zasad naboru i rekrutacji pracowników. W związku z tym w znakomitej większości pracownicy, zwłaszcza ci wykonujący zadania specjalistyczne, analityczne czy funkcje kierownicze, nie prowadzono na te stanowiska otwartych i konkurencyjnych naborów oraz nie dokumentowano w żaden sposób postępowania rekrutacyjnego. Dyrektor KIM wyjaśnił, że proces naborów odbywał się w trybie bezpośrednich rozmów oraz negocjacji wynikających ze znajomości rynku badawczego, co w ocenie Izby nie gwarantowało wymaganej w tym zakresie przejrzystości i nie gwarantowało wyboru najlepszego kandydata na dane stanowisko. Ten nieformalny sposób poszukiwania kandydatów nie zabezpieczał również przed możliwością oddziaływania na procesy kadrowe osób trzecich, szczególnie że również brak było w Krajowym Instytucie Mediów dokumentów wskazujących, kto i na jakie stanowisko rekomendował zatrudnienie danej osoby. Choć ten nieformalny sposób rekrutacji pozwolił Krajowemu Instytutowi Mediów w krótkim czasie zgromadzić grono pracowników posiadających doświadczenie w pracy zdobyte na rynku badania mediów, to jednocześnie w grupie pracowników administracyjnych, takich, którzy znaliby istotę funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, uwidoczniły się braki, które negatywnie wpłynęły na działalność Instytutu. Zidentyfikowano sytuację, w której dyrektor Krajowego Instytutu Mediów zatrudnił na stanowisku dyrektorskim osobę, która wbrew wymaganiom określonym w regulaminie wynagradzania nie posiadała wymaganego na to stanowisko wyższego wykształcenia magisterskiego. Podobnie jak w sytuacji umów o pracę, w KIM nie opracowano również zasad zawierania umów cywilnoprawnych, a tych przez nieco ponad roku do tworzenia zawarto ponad 120, w tym wielokrotnie z tymi samymi osobami. Instytut nie dokumentował w żaden sposób informacji o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach osób, z którymi zawierano umowy, co de facto uniemożliwiało ich weryfikację i nie gwarantowało wyboru najlepszego kandydata na dane stanowisko, czy do realizacji danego zadania. Dyrektor KIM wyjaśnił, że w procesie zatrudniania osób na podstawie umów cywilnoprawnych wykształcenie nie stanowiło najistotniejszego kryterium, a doświadczenie zawodowe było potwierdzane wcześniejszą współpracą. W ocenie NIK dyrektor KIM tym samym świadomie ograniczył grupę potencjalnych zleceniobiorców i wykonawców zadań na rzecz KIM, krótko mówiąc, do osób i podmiotów sobie znanych, co nie tylko było działaniem nierzetelnym, ale również mogło naruszać zasady celowego, oszczędnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych określone w ustawie o finansach publicznych. Kończąc ten wątek, nie można nie wspomnieć o zleceniu przez Krajowy Instytut Mediów tej samej osobie przygotowania 4 analiz, za które KIM zapłacił blisko 70 tysięcy złotych. Zostały one zlecone bez umowy, jak również nie zostały w sposób formalny odebrane czy zweryfikowane. W wyniku kontroli ustaliliśmy, że 2 z 4 tych utworów stanowiły kompilacje tekstów dostępnych w internecie nie identyfikowały w żaden sposób źródeł tekstów, dając wrażenie, że ich autorem jest właśnie jest twórca tych dzieł. Jeden z tych utworów nie posiadał nawet bibliografii, a bibliografia drugiego była, mówiąc kolokwialnie, również przyklejona z internetu. Zdaniem NIK rzetelna weryfikacja i odbiór tych utworów mógłby zapobiec zapłacie za nie, krótko mówiąc. Wątpliwości kontroli wzbudziło również wielokrotne zawieranie umów o dzieło z tą samą osobą, z identycznym wynagrodzeniem, których przedmiotem było stworzenie różnych analiz, które jednak w ocenie Izby były analizami raczej niespecjalistycznymi, a także zlecenie niezależnie 3 różnym osobom przeprowadzenia analiz badania konsumpcji mediów za granicą, za co Krajowy Instytut Mediów zapłacił łącznie ponad 400 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, kolejne ustalenia, które Państwu przedstawię, dotyczą planowania działalności Instytutu oraz gospodarki finansowej Instytutu.
Szanowni Państwo, w 2021 roku planowanie działalności Instytutu odbywało się w sposób nierealistyczny i niespójny, bez dostatecznego powiązania zadań z posiadanymi lub możliwymi do pozyskania zasobami, a także bez dostatecznego powiązania z otoczeniem zewnętrznym, co było działaniem nierzetelnym. Instytut nie prowadził również w sposób systemowy monitoringu realizacji zadań w układzie finansowym. Plany i kolejne ich zmiany nie uwzględniały rosnących ryzyk w zakresie rzeczowego i finansowego wykonania zadań, co prowadziło do rosnących rozbieżności pomiędzy planami a ich spodziewanym wykonaniem. Przykładami świadczącymi o nierzetelnym planowaniu było wykazanie niespójnych danych w strategii KIM na lata 2021-2024 oraz wieloletnim planie finansowym, w którym zaplanowano koszty ogółem w kwocie różnej blisko o 40 milionów złotych, czyli o ponad 19%. I to w sytuacji opracowania tych dokumentów planistycznych praktycznie w tym samym okresie, co oznacza, że uwarunkowania makroekonomiczne i inne ryzyka niedoszacowania i wzrostu cen wpływające na poziom planowanych kosztów były praktycznie takie same na etapie sporządzania tych dwóch dokumentów planistycznych. Innym przykładem nierzetelnego planowania było nieskorygowanie niemożliwych do realizacji założeń dotyczących badań założycielskich. W planie finansowym Instytutu w układzie zadaniowym na lata 2021 i 2023 założono przeprowadzenie w 2021 roku, jak i w każdym kolejnym roku, badań założycielskich na próbie 30 tysięcy gospodarstw domowych. Jednak wobec takich założeń planistycznych Instytut zawarł umowę z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji na wykonanie do dnia 31 grudnia 2021 roku badań założycielskich na próbie 10 tysięcy respondentów, co odpowiada około 5 tysiącom gospodarstw domowych. I w przypadku tak istotnych rozbieżności nie skorygowano planu finansowego w tym zakresie. Szanowni Państwo, skutkiem nierealistycznego i niespójnego planowania oraz braku monitoringu realizacji zadań w układzie finansowym był brak bieżących danych dla potrzeb zarządczych. To w połączeniu z innymi nieprawidłowościami w zakresie organizacji Instytutu i prowadzenia gospodarki finansowej doprowadziło do wygenerowania przez Instytut już w pierwszym roku jego działalności straty na działalności operacyjnej w kwocie ponad 4 milionów złotych. Doprowadziło to również do niezrealizowania w 2021 roku spośród czterech zaplanowanych, jednego zadania w całości i drugiego w około 85%, a także spowodowało zagrożenie płynności finansowej Instytutu. Szanowni Państwo, z ustaleń kontroli wynika również, że sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez KIM obarczony był szeregiem ryzyk. W okresie objętym kontrolą Instytut realizował zadania nie posiadając zabezpieczenia w postaci promes, gwarancji, listów intencyjnych czy też umów przedwstępnych. Zabezpieczenia, że koszty poniesione przez KIM na opracowanie jego produktów przyniosą przychody w wysokości pozwalającej na pokrycie tych kosztów, czym naruszono artykuł 23 ust. 1 punkt 2 oraz artykuł 24 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wprawdzie w przypadku realizacji przez KIM dwóch zadań uzyskanie z nich przychodów było uprawdopodobnione po pierwsze poprzez umieszczenie tych zadań w planie finansowym, jak również poprzez ostatecznie zawarcie umowy pomiędzy KIM a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, to realizacja trzeciego zadania nie przyniosła do dnia zakończenia kontroli żadnych przychodów, jak również nie można było określić ich wysokości w możliwym do przewidzenia okresie czasu, jak również nawet w ogóle nie można było stwierdzić, czy jakiekolwiek zostaną uzyskane przychody. Podobnie w przypadku umowy zawartej ze spółką Alternatywa Spółka z o.o., zarówno w chwili podpisania tej umowy, jak i w dniu zakończenia kontroli brak było podstaw do określenia, czy, kiedy i ewentualnie w jakiej wysokości KIM uzyska przychody z wykorzystania efektów realizacji tej umowy. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli rodzi to ryzyko, że środki przeznaczone na realizację tejże umowy będą wydatkowane w sposób niegospodarny. Szanowni Państwo,
Wymienione przeze mnie przepisy ustawy o finansach publicznych obligują instytucje gospodarki budżetowej, a taką jest Krajowy Instytut Mediów, do pokrywania kosztów z uzyskanych przychodów. I choć Instytut właśnie jest zobligowany do tego, to wykorzystywał do tegoż celu również dotacje na pierwsze wyposażenie i środki obrotowe. I nawet, proszę Państwa, jeżeli przyjąć, że finansowanie realizacji zadań statutowych z dotacji na pierwsze wyposażenie miało charakter przejściowy, pozwalający na zachowanie płynności finansowej KIM, to w związku z brakiem dostatecznych podstaw do przyjęcia, iż produkty Instytutu znajdą swoją adekwatną monetyzację, w ocenie NIK działania Instytutu obarczone są wysokim ryzykiem, iż ponoszone koszty nie zostaną pokryte przez ewentualne zrealizowane przychody. Proszę Państwa, kolejną nieprawidłowością, którą stwierdziliśmy, istotną nieprawidłowością, było uzyskanie obligacji Skarbu Państwa o wartości zawyżonej o ponad 11 milionów złotych. Z ustaleń kontroli wynika, że w dniu 29 października 2021 roku dyrektor KIM zwrócił się do prezesa Rady Ministrów z prośbą o zgodę na przekazanie Instytutowi za pośrednictwem ministra finansów obligacji skarbowych o wartości o 60 milionów złotych. W uzasadnieniu wniosku dyrektor KIM wskazał przeznaczenie środków, podając, że środki uzyskane ze sprzedaży tychże obligacji będą przeznaczone na zadania, na sfinansowanie zadań, które dotyczyły zadań oglądalności telewizji, stacji telewizyjnych i słuchalności stacji radiowych. We wniosku tym dyrektor KIM podał również planowany koszt realizacji tych zadań. Na podstawie omawianego, proszę Państwa, wniosku, pozytywnie zaopiniowanego przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prezes Rady Ministrów polecił ministrowi finansów przekazanie Instytutowi obligacji Skarbu Państwa o łącznej wartości nominalnej 69 986 000 zł. Ostateczne przekazanie tych obligacji nastąpiło 31 grudnia 2021 roku. Szanowni Państwo, z ustaleń kontroli wynika, że KIM w przedmiotowym wniosku wykazał planowany koszt brutto realizacji zadań, czyli koszt łącznie z podatkiem VAT naliczonym, pomimo tego, że na podstawie artykułu 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Instytut był uprawniony do odliczenia całości tego podatku VAT od podatku należnego. Tym samym, proszę Państwa, dyrektor KIM zawyżył wartość obligacji, o które wnioskował i które ostatecznie otrzymał, o kwotę odpowiadającą podatkowi VAT naliczonemu, to jest o kwotę ponad 11 milionów złotych. Dyrektor KIM wyjaśnił takie postępowanie między innymi koniecznością zapewnienia Instytutowi płynności finansowej w sytuacji, gdy proces uiszczenia i zwrotu podatku VAT jest rozłożony w czasie. Najwyższa Izba Kontroli nie podziela jednak przedstawionych wyjaśnień i wskazuje, że przeznaczenie środków z obligacji na zachowanie płynności finansowej Instytutu było niezgodne z katalogiem celów określonych w przekazanym wniosku o przyznanie obligacji skarbowych. Trzeba zauważyć, że to po stronie dyrektora Instytutu leżało zapewnienie jednostce środków na zachowanie płynności finansowej, między innymi właśnie z dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe lub z ewentualnie wypracowanych zysków. Podkreślenia wymaga, proszę Państwa, fakt, że w żadnym dokumencie kierowanym do Kancelarii Premiera Rady Ministrów dotyczącym przekazania obligacji Instytut nie wykazywał kwoty obligacji, którą planował przeznaczyć na zwiększenie środków obrotowych dla potrzeb zachowania płynności finansowej. W konsekwencji omawianej nieprawidłowości Skarb Państwa nie tylko zobligowany jest do wykupu większej puli obligacji niż uzasadniona ich liczba, ale także poniesie dodatkowe koszty, choć niemożliwe na ten moment do oszacowania, których nie poniósłby w sytuacji, gdyby przekazano Instytutowi obligacje o wartości odpowiadającym kosztom netto, czyli o niższej wartości łącznej. Szanowni Państwo, Najwyższa Izba Kontroli, prowadząc czynności kontrolne, skupiła się także na sposobie wyłaniania przez KIM wykonawców zamówień w kluczowych dla Instytutu projektach. Jedną z najistotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych przez kontrolerów, także w ujęciu finansowym,
była kwestia dotycząca właśnie tego aspektu. W tym zakresie związana ona była z wyborem wykonawcy i zawarciem umowy na realizację badania ciągłego, tak zwanego trackingu, dotyczącego konsumpcji mediów, techników wywiadu telefonicznego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i systemu do realizacji wywiadów telefonicznych, tak zwana metoda CATI. Szanowni Państwo, w wyniku kontroli NIK ustaliła, że Krajowy Instytut Mediów dokonał wyboru wykonawcy powyższego zamówienia na realizację badania ciągłego w trybie niekonkurencyjnym i zawarł w dniu 28 stycznia 2022 roku na realizację tego zamówienia umowy o maksymalnej wartości przekraczającej 28,5 miliona złotych w okolicznościach faktycznych i prawnych, które nie uzasadniały zastosowanego trybu wyboru wykonawcy, czym naruszono artykuł 214 ustęp 1 punkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szanowni Państwo, ustawodawca bardzo limitatywnie określił przesłanki wyłączenia stosowania trybów konkurencyjnych, a więc zastosowania powyższego wyłączenia ustawowego. Wąsko określono zatem dopuszczalność odstępstwa od trybu konkurencyjnego udzielania zamówień publicznych z tak zwanej wolnej ręki. W tym przypadku te wyłączenia w żaden sposób nie miały zastosowania. W aspekcie powyższego zamówienia i sposobu jego udzielenia istotne jest spojrzenie nie tylko na treść regulacji normatywnej. Nie możemy poczytywać i nie poczytaliśmy tego jako tylko formalne naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. Należy spojrzeć na całokształt okoliczności faktycznych, sekwencję czasową, która związana była z udzieleniem powyższego zamówienia. Szanowni Państwo, z ustaleń dokonanych przez Izbę, prezentowanych również Państwu w linii czasu, trzeba wskazać, że zawarcie powyższej umowy nastąpiło bowiem już w dniu następnym po unieważnieniu w dniu 27 stycznia 2022 roku uprzednio prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia postępowania i skierowanego w tym samym dniu zaproszenia do negocjacji do oznaczonej spółki prawa handlowego, którą następnie wybrano. Najwyższa Izba Kontroli poddała w wątpliwość możliwość przygotowania oferty w tak krótkim czasie, w ciągu jednego dnia de facto, zwłaszcza że powyższy, następnie wybrany podmiot nie uczestniczył w poprzednio prowadzonym postępowaniu, które zostało unieważnione. NIK w tym zakresie zwróciła uwagę także na sekwencję okoliczności w tym zakresie. 4 dni przed końcem uprzednio prowadzonego postępowania, to jest w dniu 21 stycznia 2022 roku, rozszerzono jego przedmiot. Po zmianie przedmiotu zamówienia wzrosła także jego szacunkowa wartość z kwoty 6,5 miliona złotych do kwoty ponad 30 milionów złotych. Takie postępowanie, czyli podkreślę, zmiana zakresu postępowania, jak i szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia, był to wzrost o 367%. Zdaniem NIK nie dawało to postępowanie KIM podmiotom, które brały udział w uprzednim postępowaniu, czasu niezbędnego do przygotowania de facto nowych ofert. Potwierdzeniem tego faktu było wystąpienie przez przedsiębiorców uczestniczących w uprzednim postępowaniu przetargowym, wystąpienie o przedłużenie terminu na złożenie nowych ofert. Dotychczas biorącym udział w postępowaniu przedsiębiorcom wydłużono wprawdzie termin na przedłożenie ofert, ale zaledwie o 2 dni. Ostatecznie żaden z 3 podmiotów, który uczestniczył w tychże negocjacjach, nie złożył oferty w tym postępowaniu, a co z kolei dało formalno-prawną podstawę do unieważnienia tego postępowania. Następnie właśnie wybór nowego, wyłonionego wykonawcy nastąpił już z wolnej ręki z naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych. Także w dniu następnym po unieważnieniu tegoż postępowania, 28 stycznia 2022 roku, umowa ze spółką Alternatywa Polska Spółka z o.o. została podpisana. Szanowni Państwo, w toku czynności kontrolnych Krajowy Instytut Mediów uzasadnił niekonkurencyjny wybór wykonawcy właśnie powyższą okolicznością unieważnienia powyższego postępowania i pilną potrzebą nabycia danego przedmiotu zamówienia. Najwyższa Izba Kontroli, analizując całokształt okoliczności faktycznych, treść regulacji normatywnej, wspierając się orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, jednoznacznie zakwestionowała istnienie takiej pilnej potrzeby, która uprawniałaby KIM do odstąpienia od stosowania wymogów prawa zamówień publicznych i zastosowania trybu konkurencyjnego wyłonienia wykonawcy. Pozwólcie Państwo, że przypomnę w tym miejscu, że mówimy o umowie na kwotę blisko 30 milionów złotych, która miała być i była finansowana z wykorzystaniem środków pochodzących ze zbywania przez Krajowy Instytut Mediów skarbowych papierów wartościowych przekazanych przez ministra finansów, o których mówiliśmy Państwu przed chwilą. Tym samym źródłem finansowania powyższej umowy jednoznacznie były więc i są środki publiczne, których sposób pozyskania wpłynął i będzie wpływał na wzrost państwowego długu publicznego. Szanowni Państwo, teza o wyratkowaniu środków publicznych na wykonywanie tej umowy nie jest tezą hipotetyczną. Z ustaleń kontroli wynika, że w okresie od dnia 11 lutego 2022 roku do dnia 13 kwietnia 2022 roku,
To jest na dzień, na który dana okoliczność była analizowana w toku kontroli. Instytut sprzedał na rynku w 7 transakcjach 18 800 obligacji. To jest blisko 1/3 otrzymanych przez ministra finansów, uzyskując ze sprzedaży kwotę ponad 16,7 miliona złotych. Znakomita większość tych środków, bowiem blisko 13,5 miliona złotych, w 2022 roku w tym okresie właśnie była wydatkowana na finansowanie zawartej umowy ze spółką Alternatywa Polska, spółka z o.o. Należy, drodzy Państwo, nadmienić w tym kontekście, powtórzyć, że w kontekście tej umowy, ani na moment podpisywania tejże umowy, jak również na dzień zakończenia czynności kontrolnych w Instytucie, czyli na koniec czerwca roku ubiegłego, brak było podstaw do określenia, czy, kiedy, w jakiej wysokości przychody uzyska KIM z wykorzystania efektów tej umowy zawartej z powyższą spółką. Zdaniem Izby, podkreślimy to raz jeszcze, rodziło to uzasadnione obawy, że środki przeznaczone na finansowanie tejże umowy będą wydatkowane w sposób niegospodarny. Pozwólcie Państwo zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, inny aspekt formalny, ale pokazujący skalę problemu związanego z zawarciem przedmiotowej umowy. Z ustaleń kontroli wynika, że w związku z zawarciem przedmiotowej umowy doszło także do naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że dyrektor Krajowego Instytutu Mediów nie uzyskał bowiem, wbrew dyspozycji artykułu 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgody szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na zaciągnięcie zobowiązania w postaci podpisania umowy z tąże spółką, której wartość przekraczała 30% zaplanowanych na 2022 rok przychodów Instytutu. Zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zaciąganie zobowiązań z naruszeniem przepisów tego dotyczących wypełnia znamiona czynu, który określony jest w artykule 15 ust. 1 powyższej ustawy. Jakkolwiek ma to aspekt formalny, w sposób niestety czytelny ilustruje wielość nieprawidłowości, które miały miejsce w związku z wyłanianiem wykonawcy w tym zakresie, stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych, a wreszcie towarzyszących podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą. Szanowni Państwo, powyższe zaprezentowane przez nas syntetycznie, sygnalnie ustalenia i stany nieprawidłowe obrazują wielość problemów, które dostrzegliśmy w tej jednostce. Najwyższa Izba Kontroli zgodnie z obowiązkami ustawowymi nie tylko, jak Państwo doskonale wiecie, stwierdza nieprawidłowości, ale także, co jest esencją naszej działalności, stara się wskazać kierunki usunięcia stwierdzonych problemów. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym, które zostało skierowane do dyrektora Krajowego Instytutu Mediów, sformułowała wnioski pokontrolne. Wskazaliśmy na poszczególne obszary wymaganej interwencji, jak również kierunek rozwiązania zaistniałych problemów. Wnioski te, drodzy Państwo, dotyczyły zróżnicowanych kwestii, kwestii organizacyjno-kadrowych, kwestii zagadnień z zakresu planowania oraz monitorowania realizacji zadań, szczególnie pod kątem rzeczowo-finansowym, gdzie wielość nieprawidłowości była istotna. Spojrzeliśmy także na kwestie potrzeby weryfikacji i zapewnienia zgodności z prawem już zawartych umów, które dotyczą działalności Instytutu. Problemem, który bez wątpienia wymaga także rozstrzygnięcia wspólnie z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także ministrem finansów, to kwestia postępowania w związku z otrzymaniem przez Instytut sygnalizowanych Państwu obligacji o wartości przewyższających o kwotę podatku VAT szacowaną wartość zadań, która ma podlegać wykonaniu i finansowaniu ze środków pochodzących z ich zbycia. Szanowni Państwo, żeby formalności stało się zadość, zaakcentować trzeba, że w dniu 15 grudnia 2022 roku dyrektor KIM, wykonując obowiązek ustawowy, poinformował Izbę, że podjęto działania w odniesieniu do wskazanych przez Izbę kierunków działania i w ocenie dyrektora KIM były one przedmiotem realizacji. Szanowni Państwo, działania kontrolne Izby w związku z tą kontrolą nie zakończyły się na analizie treści odpowiedzi dyrektora KIM na sformułowane wnioski pokontrolne. W konsekwencji ustaleń kontroli Najwyższa Izba Kontroli po dokonanej analizie przygotowała, a następnie złożyła w dniu 4 stycznia 2023 roku zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego udzielenia w dniu 28 stycznia 2022 roku zamówienia publicznego z naruszeniem powołanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Tego samego dnia, 4 stycznia 2023 roku, Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Wspólną Komisję Orzekającą, zawiadomienie wskazujące na stwierdzenie faktów, które uzasadniały naruszenie
dyscypliny finansów publicznych polegające na zaciągnięciu opisanego zobowiązania bez wymaganej zgody organu wykonującego funkcję organu założycielskiego, czyli w tym wypadku przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jednocześnie, szanowni państwo, wykonując obowiązek ustawowy, dyspozycja artykułu 63 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, następnego dnia, w dniu 5 stycznia 2023 roku, Najwyższa Izba Kontroli poinformowała kierownika jednostki nadrzędnej, to jest przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o skierowaniu powyższych zawiadomień do prokuratury oraz do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Szanowni państwo, z uwagi na ważkość ustaleń kontroli, skalę finansową stwierdzonych nieprawidłowości oraz de facto negatywną ocenę każdego badanego obszaru. W dniu 11 stycznia 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli, stosując tryb ustawowy przewidziany w artykule 62a ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, skierowała nadto pismo do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powiadamiające o kluczowych kwestiach wynikających z ustaleń, ocen i wniosków dotyczącej kontrolowanej działalności w Krajowym Instytucie Mediów. Zastosowanie tego trybu, bezpośrednie zasygnalizowanie ustaleń organu nadzorującemu, jest stosowanym przez Izbę trybem, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy wielość ustaleń, stwierdzone nieprawidłowości wskazują na potrzebę bezpośredniego podjęcia działań naprawczych także w ramach sprawowanego nadzoru. Szanowni państwo, Najwyższa Izba Kontroli zaakcentowała w powyższym piśmie, że ustalenia kontroli wskazują na zasadność sprawowania szczególnego nadzoru nad działalnością KIM, zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i realizacji postawionych przed KIM zadań. Tak w aspekcie stricte organizacyjno-finansowym, jak i merytorycznym. Najwyższa Izba Kontroli podała także pod rozwagę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji potrzebę szczególnie starannej ewaluacji efektów działalności KIM oraz powstawania wartości dodanej z angażowania w tą działalność znaczących środków publicznych. W dniu 30 stycznia 2023 roku, zaledwie przed 3 dniami, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skierował do prezesa Najwyższej Izby Kontroli pismo, wykonując swój obowiązek ustawowy, pismo, w którym wskazał na podjęte przez siebie działania, które w jego ocenie mają służyć efektywnemu i zgodnemu z przepisami funkcjonowaniu Krajowego Instytutu Mediów. Szanowni państwo, Najwyższa Izba Kontroli będzie brała pod uwagę działalność tej jednostki, również podejmowane działania naprawcze w analizach, które służą programowaniu, planowaniu działalności kontrolnej, bacząc w szczególności na prawidłowe, zgodne z przepisami wydatkowanie środków publicznych, a także uzyskiwanie wartości dodanej z angażowania znaczących środków publicznych. Dziękując szanownym państwu za udział w dzisiejszej konferencji, prezentując powyższe ustalenia, oczywiście witając pana prezesa, drodzy państwo, pozostajemy do państwa również dyspozycji w trakcie konferencji, jak i po niej. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję państwu. Szanowni państwo, przechodzimy w tym momencie do części, w której mogą zadawać państwo pytania. Bardzo prosimy o podchodzenie tutaj do rogu, zaraz będzie możliwość skorzystania z mikrofonu. Prosimy o zachowanie formuły 2 pytań na redakcji. Czy są jakieś pytania? W związku z tym zapraszamy serdecznie do nagrań indywidualnych oraz jest do pytanie. Nagrania. Są dwa pytania. Bardzo proszę. Takie podsumowujące. Przepraszam, Cezary Jaszczyk, Radio Tok FM. Pierwsze pytanie dotyczy tego, na jaką w sumie kwotę te nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolerów opiewają w Krajowym Instytucie Mediów. A drugie to, która z tych spraw wywołała największe zdziwienie, może oburzenie kontrolerów, co jest najbardziej nieprawidłowe w tym wszystkim. Dziękuję. Szanowny panie redaktorze, skala finansowa skwantyfikowanych nieprawidłowości precyzyjnie wynika z wystąpienia pokontrolnego, do którego serdecznie pana redaktora odsyłam i zachęcam. Podsumowując najważniejsze kwestie, prosimy zwrócić uwagę na kwestię pozyskania obligacji skarbowych w zawyżonej o kwotę ponad 11 milionów złotych wartości, a więc już to kwantyfikuje skalę stwierdzonych nieprawidłowości. Zasadniczym, największym elementem finansowym stwierdzonych nieprawidłowości jest właśnie kwestia udzielenia zamówienia publicznego i zawarcia umowy ze spółką Alternatywa Polska Spółka z o.o. Przypomnę, mówimy o umowie o wartości do kwoty 28,6 miliona złotych i to są te dwie największe wartościowo komponenty stwierdzonych nieprawidłowości, ale proszę zwrócić także uwagę, że w wystąpieniu pokontrolnym, do którego, tak jak mówię, serdecznie odsyłam, w pomniejszych miejscach wskazujemy na ustalenia, stany problemowe czy nieprawidłowości związane z wydatkowaniem innych środków, przykładowo na nabywanie usług obcych, na zamawianie ekspertyz, na
usługi ewaluacji i doradztwa w zakresie wypracowania strategii Krajowego Instytutu Mediów, a zatem mówimy o wielomilionowej skali i konsekwencji finansowych następstw działania Krajowego Instytutu Mediów. Natomiast odnosząc się, szanowni państwo, szanowny panie redaktorze, do pozostałych kwestii, mogę zaakcentować, że wytypowaliśmy Instytut Mediów do kontroli z uwagi na niedawne powołanie tej jednostki. Najwyższa Izba Kontroli, dokonując przekrojowych, nieustannych, ustawicznych analiz poszczególnych obszarów działalności państwa, typuje te obszary do kontroli, które cechują się szczególnym obszarem ryzyka. Nie ulega wątpliwości, że tego typu jednostki sektora finansów publicznych, które wykonują zadania doradcze, analityczne, eksperckie, czyli takie zadania o bardziej miękkim, mniej wymiernym rzeczowo charakterze, są właśnie szczególnie podatne na ewentualne niedoskonałości w zakresie ich działania. Najwyższa Izba Kontroli, właśnie prowadząc takie analizy ryzyk, wytypowała KIM do kontroli jako jednostkę, która na moment rozpoczęcia kontroli funkcjonowała około roku, nieco ponad roku. Stwierdziliśmy, że właśnie spojrzenie na to, jak na tym etapie pierwotnym organizacji jednostki, jednostka ta przygotowała się do wykonywania zadań istotnych dla rynku medialnego, ale także zadań, co do których wiemy, że mają one angażować znaczące środki publiczne. Warunkiem prawidłowego wydatkowania środków publicznych, także w ujęciu wieloletnim, jest właśnie zbudowanie tej właściwej struktury organizacyjnej, zgromadzenie tej niezbędnej wiedzy eksperckiej, która pozwala upewnić, że środki wydatkowane są w sposób gospodarny. Najbardziej kontrolerów nie tyle zdziwiło, co najbardziej zwróciło naszą uwagę to, że w każdym z badanych obszarów te nieprawidłowości miały znaczący wymiar. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem państwu na wstępie, nieczęsto zdarza się, że Izba dokonuje takiej jednoznacznie negatywnej oceny działalności jednostki we wszystkich zbadanych obszarach. Traktujemy nasze wystąpienie, traktujemy tę kontrolę, ale także spotkanie z państwem jako potrzebę zaakcentowania wagi problemów i wskazania na kierunki rozwiązania tych problemów. Te wnioski, które zostały skierowane do dyrektora KIM, to pismo prezesa Najwyższej Izby Kontroli skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji właśnie jest wyrazem takiej szczególnej troski i chęci szczególnego wkładu Izby w poprawę funkcjonowania tej jednostki, czemu Izba, tak jak wzmiankowałem, będzie się przeglądać w ramach prowadzonych analiz, które służą do typowania w ujęciu krótko- i długookresowym naszej wspólnej działalności. Dziękuję panie dyrektorze, bardzo proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, Paulina Flores, TVN24. Chciałabym zadać pytanie w innym temacie, ale być może będą chcieli państwo odpowiedzieć. Chciałabym zapytać, bo opozycja domaga się kontroli w Ministerstwie Edukacji i Nauki, w Ministerstwie Przemysława Czarnka, który przekazuje miliony na siedziby dla fundacji zajmujących się edukacją. Tutaj cytuję, fundacji nielewackich. I teraz chciałabym zapytać, czy Najwyższa Izba Kontroli będzie chciała się podjąć tego tematu i przeprowadzić taką kontrolę, czy wydawanie takich pieniędzy jest po prostu legalne? Pani redaktor, bardzo prosimy o trzymanie się, jeśli chodzi o pytania w konwencji dzisiejszego briefingu. Na te pytania oczywiście jako Wydział Prasowy jesteśmy też do państwa dyspozycji poza briefingiem, także zapraszam do kontaktu. Jeśli, szanowni, widzę, że pan... Wirtualne media. Chciałem zapytać, czy po kontroli NIK-u można mieć zastrzeżenia do badań, które prowadził KIM, badań słuchalności radia i oglądalności stacji telewizyjnych? Szanowni państwo, szanowny panie redaktorze, w toku prowadzenia czynności kontrolnych Izba nie dokonywała i nie powinna dokonywać merytorycznej trafności metodologii pomiaru, czy to słuchalności stacji radiowych, czy oglądalności poszczególnych telewizji. Tak jak wskazywałem na wstępie, kontrola skupiła się na całokształcie, ale całokształcie kwestii organizacyjno-finansowych, natomiast z uwagi na charakter kontroli, z uwagi też na wysoce techniczne i specyficzne możliwości w zakresie wyboru technik pomiaru konsumpcji mediów, Najwyższa Izba Kontroli nie uczyniła tego przedmiotem działalności kontrolnej i stoimy na stanowisku, że sposób wykonywania zadań ad meriti organu konstytucyjnego, w tym wypadku konkretnie przez Krajowy Instytut Mediów, to nie jest coś, co merytorycznie powinno podlegać takiej kontroli, którą Najwyższa Izba Kontroli może przeprowadzić. Ja tu pragnę zwrócić uwagę, że także w kontekście organu regulacyjnego w postaci Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że zakres potencjalnych kompetencji kontrolnych, także dotyczących Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako właśnie odrębnego od Izby organu konstytucyjnego nie jest pełny, jest ograniczony, a zatem możemy koncentrować się, gdybyśmy również przykładowo chcieli kontrolować Krajową Radę, możemy koncentrować się na aspektach wykonywania ustaw, gospodarki finansowej, zamówień publicznych, natomiast jako Izba nie powinniśmy i nie weszliśmy w kwestię stricte merytoryczną, oceniając taką czy inną metodologię pomiaru rynku medialnego. Więc w ten sposób mogę odnieść się, szanowny panie redaktorze, do tego pytania.
Dziękuję panie redaktorze. Widzę, że już nie mamy więcej pytań. W związku z tym, szanowni państwo, dziękujemy za udział w dzisiejszym briefingu i zapraszamy do nagrań indywidualnych. Dziękuję jeszcze raz.